Wkrótce zaczyna się nowy sezon bitew rankingowych. Na WG Feście ogłosiliśmy część zmian, które nadejdą w przyszłym sezonie. Pora na szczegóły. Zacznijmy od doświadczenia roli. To nowa mechanika służąca do przyznawania PD, punktów doświadczenia, która zastąpi doświadczenie za aktywne działanie podczas bitwy. W starym systemie dość często trafiały się sytuacje, w których gracze bez zbyt dużego udziału w bitwie trafiają do czołówki drużyny pod względem zdobytego doświadczenia. Wynikało to z przyznawania PD za aktywne działania w boju. To spowodowało lawinę pytań od graczy, ponieważ kalkulacje nie były dość jasne. Ponieważ w tych bitwach miejsce graczy ma znaczenie, postanowiliśmy zmienić system doświadczenia, poczynając od tego trybu. Każdy pojazd 10 poziomu otrzyma rolę na podstawie swojej funkcji w bitwie. Role będą odpowiadać konkretnym zestawom działań. U zwiadowców będzie to wykrywanie, wsparcie i asysty przy uszkodzeniach. A u czołgów ciężkich – blokowanie i zadawanie uszkodzeń. Tak, czołgi takie jak Maus czy Super Conqueror będą miały taki sam zestaw działań. Z drugiej strony oczywiście łatwiej blokować uszkodzenia i wymieniać strzały w super ciężkim czołgu i łatwiej zadawać uszkodzenia grając Super Conquerorem. Dlatego zrównoważyliśmy doświadczenie dla tych pojazdów kilkoma współczynnikami. Nawet wśród pojazdów jednego typu wyróżniliśmy różne role. Na przykład działania szturmowych TD-ków będą przypominać te u czołgów ciężkich. A pojazdy oparte na zasadzkach, jak Streetwagen czy Grill, będą miały inne współczynniki. Po wykonaniu działania danej roli wzrasta współczynnik we wzorze przyznawania doświadczenia. Stosuje się go wobec sumy zdobytych PD za uszkodzenia, zniszczonych wrogów i asysty w zadawaniu uszkodzeń. Celem systemu jest rozpoznanie dobrych działań gracza i zwiększenie przejrzystości przyznawanych PD. Doświadczenie roli to nie jedyny czynnik we wzorze. Gracze będą otrzymywać PD za zwykłe działania, takie jak uszkodzenia, asystowanie czy zniszczone pojazdy. Jeśli więc Maus zostanie zniszczony po zablokowaniu 10 tysięcy uszkodzeń, ale nie wykaże się w żadnym z powyższych względów, nie dostanie doświadczenia roli. W następnych sezonach bitew rankingowych wyłączymy uszkodzenia od ostrzału sojuszników i taranowania. Usuniemy umyślne uszkodzenia sojuszników, aby pozwolić graczom skupić się na bitwie. Nie chcemy jednak, aby artyleria bezkarnie ostrzeliwała grupy sojuszników i wrogów. Zachowaliśmy więc ogłuszenie kolegów z drużyny. Artyleria dostanie za nie karę do zdobytego doświadczenia, co wpłynie na jej pozycję w wynikach drużyny. Takie działanie może też przynieść tytuł zabójcy sojuszników i w konsekwencji bana. Można strzelać do sojuszników, ale nie będzie już można ich uszkodzić ani zniszczyć. Gruntownie przebudowaliśmy system postępów w nowym sezonie. Teraz będziemy mieli 4 dywizje i 3 ligi. W każdej dywizji będzie 15 rang. Rozwój będzie przebiegać linearnie. Gracze przejdą więc drogę od pierwszej do ostatniej dywizji i trafią do jednej z 3 lig. Zmieniliśmy system postępów, aby gorzej grającym graczom było trudniej dostać się do najlepszych lig. Próbowaliśmy również zrobić tak, aby lepsi gracze mogli przejść całą drogę podczas trwania sezonu. Dywizje są stałe. Jeśli awansujecie do kolejnej dywizji, zostaniecie tam nawet jeśli będzie szło wam gorzej. Zachowaliśmy też tarcze, pewien rodzaj ochrony na wybranych rangach, dający graczom odrobinę swobody w ustalonej liczbie bitew. Zmieniliśmy też liczbę szewronów między rangami. Zmniejszyliśmy ją, aby graczom było łatwiej, a postępy były bardziej przystępne i dawały więcej satysfakcji. Od przyszłego sezonu wprowadzimy kolejną mechanikę, która pozwoli graczom awansować jeszcze szybciej. Będą to bitwy o nagrody. Działają one jak codzienny mnożnik za pierwsze zwycięstwo,
ale zwiększają liczbę otrzymanych szewronów. To oznacza, że jeśli ta opcja jest aktywna, zamiast jednego szewrona otrzymacie dwa, zamiast dwóch, cztery i tak dalej. Jeśli nie zdobędziecie ani jednego szewrona, bitwa o nagrody nie zostanie aktywowana. Przy awansie z jednej dywizji do drugiej gracz otrzyma pewną liczbę bitew o nagrody. Ich liczba zależy od tego, jak poszło mu w poprzedniej dywizji, jak szybko awansował i jak skuteczna jest jego gra. Dzięki temu gracze celujący w najlepsze ligi awansują przez dywizję najszybciej, jak to możliwe. Najlepsze 20% graczy trafi do złotej ligi, kolejne 30% zagra w srebrnej, a pozostałe 50% zmierzy się w brązowej lidze. Chcemy też wyróżnić sprinterów, czyli najbardziej zdeterminowanych graczy, którzy ukończą dywizję i jako pierwsi trafią do lig. Niezależnie od ligi, w której zakończą sezon, otrzymają te same nagrody, co członkowie złotej ligi. Nagrody podczas sezonu będą takie jak wcześniej. Kredyty, obligacje, złoto, wyjątkowe style i wiele innych. Pojawią się jednak nowe pozycje. W tym roku planujemy 3 sezony bitew rankingowych. Na końcu każdego z nich gracze otrzymają nagrodę ostateczną. W zależności od wyników podczas sezonów można też zdobyć okazję na dodatkowe nagrody. Główną nagrodą będzie rzadki czołg 9 poziomu. Bitwy rankingowe zaczną się wkrótce. Do zobaczenia na polu bitwy. Walcz i pokonaj takich jak ty. Powodzenia w nowym sezonie.